Cieszę się z wyczucia punktów i bardzo dobrej gminy zespołu. Mam nadzieję, że dla wszystkich na tym kolejkach trudnych wyjeździ. To samo pytanie do trenera, gospodarza. Jak ocenia ten mecz? No, spodziewaliśmy się, że z tym postawili ciężkie warunki. Nie spodziewaliśmy się, że tak będą ciężkie. Tomasz Tyron Marka, znana w województwie różnym, który był ostatnio przedstawiony trzecim centralnym, Kucharu Polski pokazał, że potrafi grać nie tak, jak się wytrwanie ludzko. Dlatego tutaj będzie bardzo fajna gra. My troszeczkę spadliżowanie. Myślę, że Frycowe, Beniaminka zapłaciliśmy. Druga połowa pokazała, że momentami gdzieś tam ten skok treningowy gdzieś tam jakąś taką zmianę faktycznie, ale nam wychodził. Potrafimy przez jakąś tam też chwilę stworzyć zagrożenia w szeregach z Filonu. A szkoda tutaj wynik i zwycięstwo dyskusyjne. I teraz prosimy o pytania do zawodników i trenerów obu ekip. Artur, pierwsza połowa, no, zdecydowana dominacja troszkę, tylko dla niej się rozpędzili, były takie momenty, gdzie będziemy się bardzo nawet cepnąć do defensywy. Takie momenty, które mi przypominam, były przedośrodkowania z prawej strony w pole karne. Poza tym na całym meczu dominowaliśmy, prowadziliśmy grę i bez ryby budowlanych nie groziły nam poważnie. Robert, pierwsza połowa bez napastnika, tak jak założenia? Rozpuszczany gdzieś tam był sprawdzany wcześniej na takich pozycjach w czwartej lidze, także gdzieś tam był w sparingach. Chciałem rzeczywiście tu stworzyć jakiem, wiadomo, że zawodnik szybkościowy, motoryczny ma przeszkodzić przestrzeni. Gdzieś chcieliśmy właśnie atakować z przodu tego zawodnika, gdzieś tam tych obrońców, spresować. Nie udało się. Czy on jest napastnikiem, czy nie, jest zawodnikiem wszechstronnym, to się pokazał kilka pozycji. A sytuacja nasze dziewiątki troszeczkę, że tak powiem, potrzebuje dawacze pokazać na jakimś miejscu. Stąd taka decyzja. I pytanie do zawodnika Poznany, Szybkoła, kapitan drużyny. To na pewno trema, cała otoczka tego meczu, publika. No, to troszeczkę było w te pierwsze przynajmniej 20 minut, było widać, że no, nie weszli się to spotkanie, to jednak chyba trema, pierwszy mecz w trzeciej lidze. Tak, dla większości, praktycznie dla całego zespołu to był pierwszy mecz trzeciej lidze, tam pojedynczy zawodnicy grali gdzieś wyżej. Troszkę się przestraszyliśmy, mieliśmy, że z innym zdolnym zespołem nie chcieliśmy od razu atakować, żeby nie nadać się na kontrę, ale w pierwszej połowie cofnęliśmy się zbyt nisko. Zbyt nisko i po prostu nic nie musieliśmy zrobić. Stino miał bardzo dużo miejsca i w obronie, i w środku pola, także oni prowadzili grę i nawet nie mieliśmy dobrej, chyba przypominam sobie jeden strzał i z tego był rzut rożny, tak, w pierwszej połowie. Drugie już troszeczkę, jak sobie powiedzieli, w szatni, że trzeba wyjść wyżej, spresować i już troszeczkę jakoś tak inaczej wyglądało. No, mimo wszystko tak, pod koniec zabrakło jakby siły i straciliśmy jeszcze dwie bramki. I wynik jest z 2-0, 4-0. I też pytanie do zawodnika z Tyronu. No, widać było tutaj wasze doświadczenie, że bardzo spokojnie prowadząc 2-0. Wydaje mi się, że kontrolowaliście to spotkanie. Tak, ja tutaj gratulacje chciałbym złożyć nasze całe drużynie i chłopakom szacun za zaangażowanie i za walkę. Jako kapitan tego zespołu, powiedział, że bardzo dobry mecz, też tak uważam, jeśli chodzi o nasze granie. Piłkę bardzo fajne, stare akcje, ale ja osobiście jestem niezadowolony z naszej finalizacji niektórych akcji, bo tych sytuacji było, przecież bijemy się w piersi, ja również, bo takie sytuacje, które są, trzeba strzelać i my mamy swoje cele sportowe jako zespół, każdy ma te ambicje u nas w szatni. Wiemy, po co wychodzimy na boisko i taki mecz jak dzisiaj trzeba grać do samego końca, wykorzystać każdą okazję. Mógł się też jeszcze 3-4 bramki więcej. Tutaj gratulacje dla drużyny Budowlanych za ten awans do trzeciej ligi. I myślę, że tak jak trener powiedział, będzie to tutaj ciężki teren dla niejednego zespołu. I od dzisiaj życzymy położenia Budowlanych. Artur, jeszcze pytanie nawiązując do tego, co Paweł mówił. Oceniasz, na ile udało się te mankamenty wyeliminować z ostatniego sparingu z Wartą między Chów? Ostatni sparing z Wartą nie traktowałem jako próbę generalną. Po prostu sprawdzałem jeszcze ustawienia nowych piłkarzy, bo miało mieć mało tych sparingów. Dlatego wiedziałem, że ten mecz sparingowy nie da mi odpowiedzi, jak zagramy w tym meczu. Koncepcję na ten mecz już miałem. Pytanie do trenera Roberta. Czyli jakieś zmiany dotyczące następnego spotkania? Czy jakoś ustawi się inaczej zespół? Czy na razie po prostu
za szybko od razu po spotkaniu? Czy coś byś zmienił nawet na to dzisiejsze spotkanie, czy czegoś będziesz jeszcze szukał? Znaczy kwestia ustawienia zespołu, bo możemy sobie mówić o różnego rodzaju ustawieniach, taktykach, systemach. Zdania na boisku są określone, tak? Każdy zawodnik, nieważne kim jest, ma zdania określone. Na pewno trzeba będzie coś przestawiać, bo no, sytuacja rzeczywiście była jak na receptę. A co zmienia, to też jest tygodniowy mikrocykl treningowy, to jest oczywiście to jest pytanie na piątek, prawda? Oczywiście, będę dzwonił w piątek. Czy są jeszcze jakieś pytania? To nic, dziękujemy bardzo. Życzymy powodzenia w kolejnych spotkaniach.